zrozumienia. Kiedy w 2016 roku naukowcy ostrzegali, że smog zabije wszystkich, śmialiśmy się. Ale smog zabił wszystkich. Pozostali przy życiu błąkają się bez celu, opętani nienawiścią. Nazywamy ich hejterami. Świat skurzonych klawiatur zamienił się w świat jeszcze bardziej skurzonych klawiatur. Ale jest jeszcze nadzieja. Za Polskiej 16A. Ostatni bastion ludzkości. Ostatnie światło na niebie przykrytym smogiem. Zamknięci za skomplikowanym systemem zabezpieczeń, ze skończonymi zasobami. Próbują robić to, co robili przed wojną. Dostarczać rzetelne treści na temat gier wideo. Ale nawet w tym miejscu czai się hejter. Tylko ty możesz go powstrzymać. Pamiętaj, że smog nigdy się nie zmienia. O, Head, dobrze, że jesteś. Jest sprawa. Opowiedz mi o tym miejscu. To jest TV Gry? O co się chodzi? Czy masz dla mnie jakąś robotę? Tak, mam robotę. Właśnie ci powiedziałem, że mamy nagrać przegląd tygodnia. Poza tym pracujesz tutaj, to jest twoja robota. Wydaje mi się, że oferujesz mi za to za mało. Okej, mogę się spytać o jakiś bonus, ale nic nie gwarantuję. Poza tym dostajesz stałą pensję, więc nie marudź, tylko idziemy nagrywać. Dobra, bierzmy się za to. Świetnie, chodź za mną. Potrzebujemy jeszcze jednego krzesła. To co, zaczynamy? Cześć, witajcie w przeglądzie tygodnia. Dzisiaj czeka was wiele interesujących tematów ze świata gier. To od czego zaczynamy, Head? Co za różnica? I tak będziemy rozmawiać o Wiedźminie. Head jak zwykle w formie. Przejdźmy do pierwszego tematu, czyli Wiedźmina 3. To wszystko w tym przeglądzie tygodnia. Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Dobra robota.
Arash, widziałeś, co dziwnego dzieje się z Headem? Nie wiem, czy nie za dużo grał w Fallouta. Stary, poczekaj, aż zobaczysz Gambriego. Przyznaj się, jesteś hejterem. Co ty gadasz? Hejterem? O co tu chodzi? Mam podejrzenia, że ktoś podmienia członków schronu na hejterów. Słuchaj, no może pomożesz mi rozwiązać tę sprawę. Kim są ci cali hejterzy? Hejterzy to wyjątkowo podstępna grupa bandytów, która karmi się nienawiścią. No nie wiem, powiedz coś więcej. Pomóż mi, ja pomogę tobie. Tak to działa na pustkowiach. Brzmi jak poważna sprawa. Ruszajmy. Mam pomysł, jak dorwać Tibona. Wystarczy, że poczekamy do rana i zhakujemy jego terminal. Chłopaki, ja już wychodzę. Wy tu siedzieliście całą noc? Mamy podejrzenie, że hejterzy przeniknęli do struktur bazy. Nieważne, jest coś do zrobienia. Trzeba posprzątać w studiu. Sprzątnąć, czyli wybić wszystkie gnieżdżące się tam gule? Nie, po prostu posprzątać. Dobra, zajmę się tym. Świetnie, zajmij się tym. Gambry, podnieś to. Gambry, otwórz to. Dorwijmy go. Słuchaj, ale zanim wyjdziemy, upewnijmy się, że schron zostawimy bezpieczny. Co powiesz na to, żebyśmy zwiększyli obronność schronu?
A co tu się dzieje? Gdzie się podział kibel? A, kibel. Zdaje się, że Head zabrał go, bo twierdził, że potrzebuje ceramiki na wieżyczki jakieś. Nie wiem, o co chodzi. Może ktoś wezwać karetkę? Bo chyba ktoś pobił Kwiścia.